latach spotykania się w mieście z ludźmi, z miejscami w tym mieście, postanowiliśmy pójść trochę dalej i zbudować taki projekt, który będzie dotykał tożsamości tego miasta i wnikał w miejsca mijane, do których nie docieramy na co dzień. W związku z tym formuła festiwalu zmieniała się, rozwijając razem z nami i od zwykłego karnawału, od szaleństwa ulicy dotarliśmy do namysłu, do rozwagi, do uważności. I w ten sposób jakby ten festiwal zmieniał swoją formułę. Kultury, festiwal, który organizujemy, ma nazwę, którą trafiamy w to spotkanie, w to, że i kultury się spotykają, i ludzie się spotykają, i twórcy się spotykają również. W tym roku tematem przewodnim festiwalu jest opowieść. Opowieść jako narracja wobec różnych elementów, które wspólnie mogą istnieć po uporządkowaniu. Opowieść, która z pokolenia na pokolenie jest przekazywana, ale też opowieść miejsca. Oczywiście przyglądamy się, kto słucha tych opowieści i jak, uważnie patrząc na widza, bo on jest odbiorcą tego wszystkiego, co mu dedykujemy, zapraszając grupy muzyczne, grupy teatralne, pokazując wystawę, wskazując specyficzne miejsca w Szczecinie. Thank you.